Zaczęliśmy z mężem wspólnie grać w bowling, potem chłopacy z drużyny, ze stowarzyszenia namówili nas na takie bardziej profesjonalne granie i stąd się zaczęła nasza przygoda z kręglami. I gramy do dziś indywidualnie, drużynowo, z wynikami albo bez wyników, bywa różnie. Moje rozgrywki po raz drugi, drużyny bodajże po raz czwarty. No niestety spadliśmy najprawdopodobniej o jedno oczko w dół, z 5. miejsca na 6. Wicemistrz świata osób niepełnosprawnych w Seulu ubiegłego roku. Jak oceniasz ten suwalski bowling? Rozwija się jeszcze, czy...? Bowling rozwija się dość dynamicznie i zawodników też nie brakuje. Gorzej z kręgielnią, bo nam zaczyna nawalać. Dzisiaj tak patrzę, trochę w roli obserwatora jesteś. No jestem kontuzjowany od 3 miesięcy niestety z palcem, ale już kontuzję kończę leczyć, także będzie dobrze. Dla nas osób słabowidzących to jest dyscyplina, którą możemy uprawiać naprawdę z dość dobrymi skutkami, nie? Który no, przy dobrym zaangażowaniu i trenerów, i nas, zawodników, można wiele osiągnąć. Postanowiliśmy, właśnie wiosną chyba postanowiliśmy, że przyjdziemy sobie pograć i od tego to się zaczęło, czyli wiosna, lato i w okresie tym jesiennym zapisy. Cała drużyna debiutuje pierwszy raz w tym sezonie, także każdy jeden z nas jest osobna. Będziemy na 9. albo 8. miejscu, także myślę, chyba na 9. Także myślę, że jak na pierwszy raz to nie jest źle. Jesteśmy zadowoleni, bo tak mniej więcej obstawialiśmy. 8., 9. Liczyliśmy na to. Wszyscy tutaj podkreślają znakomitą atmosferę tych rozgrywek. Na czym ona polega? No myślę, że jest dużo właśnie zawodników znajomych z naszych firm tutaj, którzy się aktywują dość dobrze właśnie. Dobry kolektyw między sobą, naprawdę fajna atmosfera, super. Dobra zabawa, możliwość odstresowania się od codzienności, od spraw prywatnych i zawodowych najbardziej. I klimat. Nigdzie nie ma takiego klimatu, jaki panuje tutaj na bowlingu. Panowie dominują, kobiety jest mniej, ale sukcesywnie się drużyny powiększają, również i o kobiety. W tym roku drużyna PEC ma 2 kobiety. PWSZ-y mają kobiety, więc może w końcu panie się też zdecydują na to, żeby w końcu wejść również do drużyny bowlingowej. Warto było. Minusów nie ma, naprawdę nie ma minusów, same plusy. Fajna zabawa, miłe towarzystwo, także polecam w zupełności. To jest w formie wszystko zabawy, także trzeba się po prostu dobrze bawić i grać. Do zobaczenia w kolejnej edycji.